Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców bardzo serdecznie. Taki odcineczek króciutki. Zakupiliśmy nowe cele. Właśnie tu maluję lakierem bezbarwnym, żeby to było bardziej trwałe. Żeby nie siąkły tak, nie mokły. Miałem trochę lakieru. Przejedziemy, żeby było to takie bardziej świecące. I kupiliśmy 12 cel. Te stare, co są w gołębniku, to będzie wszystko do rozburzenia. No, taki krótki odcinek. Na razie to malujemy. Ruszta. A później będą w ogóle całe cele też do malowania, tylko już na kolor. Tam jakiś wymyśli czerwony, zielony, żeby te cele ładnie wyglądały, żeby się gołąbkom nie myliło. Bo nieraz dwa samczyki wpadną do jednej celi, to się tak biją, że wiadomo, może się pomylić niektórym. No i to na razie tyle by było. Mam 12 tych ruszt. Także troszkę pracy jest, bo to takie źle się to troszkę maluje, bo to wiadomo, te patyki to z tym schodzi. No to nawet nie widać, że są malowane, bo to nie jest kolor, tylko lakier bezbarwny, ale to tak właśnie będzie bardziej błyszczące i te główinka od gołębi nie będą tak wpijać do tego drzewa. Cześć tata, co robisz? O, cześć Natalko, maluję cele węgowe. Prawie już kończę, jeszcze tu na czerwono jedna cela mi została. I już będzie koniec. No, taki jest efekt końcowy. Ciemno tu miałem, ale czasem jakoś radzić. Światełko jest. No, teraz to muszę troszkę przesknąć. Cztery kolory. Czerwony, biały, żółty i zielony. No. Coś takiego. Ostatnio były malowane ruszta. Ruszta są wyciągane oczywiście. Ma prawie takiego połysku troszkę. Może tak nie będą piły wody, przekonamy się. No i oczywiście szuflada. Długa dereczka. Pyk. Zgarnąć. Będziemy testować. Tamte cele się nie sprawdziły, te przesuwne, ponieważ w tych rowkach jest kurz, dziadostwo, odchody. Chcący to przesunąć, jest po prostu zawalone cała ta szczelina. I lepsze są obrotowe, bo to obrócisz, w każdej chwili coś tam spadnie, można wyskrobać, z góry można wyskrobać, a tu jednak dołem, później tam pokażemy. Zdecydowałem się właśnie na takie cele. Tu już gołąb nie ma po czym deptać. Wszystko jest w powietrzu, wszystko jest na zawiasach. Także on schodzi sobie tylko po tym ruszcie. Moim zdaniem
lepsze to są cele. A jak się sprawdzą, zobaczymy. I tak samo, o, miseczka już jest włożona. Gąb sobie po tym chodzi. No i wiadomo, do parowania gołąbków zamyka się cele, tam się parzą. Jak już zniosą jajka, coś takiego, siedzą sobie na jajeczkach, wychowują młode. Na zimę, gdy są samiczki osobno, samczyki osobno, robi się coś takiego. Samczyk tam nie wchodzi, całą zimę tu siedzi na tym, pilnuje sobie celi. To jest jego dom, jego cela, nikt mu tego nie weźmie. Miskę można na zimę obrócić do góry, po prostu zamknąć albo całkiem wyciągnąć, żeby się nie kurzyło. Coś takiego właśnie jest. Będziemy testować. Cel jest 12. 12 sztuk. Tak, liczę, że może nie wszystkie nawet będą zasiedlone. Może 10, może 11. Ale nie będę więcej chował jak 24 gołąbki. Bo jest jednak przepełnienie w gołębniku. A taki gołębnik na 2,5, chyba 60 chyba tam jest dokładnie. To jest na 24 gołąbki wystarczające. Chciałem jeszcze dodać, bo tu na razie są cele jedna na drugiej, ale one będą wisieć w powietrzu, także 32 cm będzie nad podłogą gołębnika. Także praktycznie cała cela. O tak będą gdzieś, będzie gdzieś wisieć. Tu jest największe zapylenie, wiadomo, gołąbki fruwają, kurzy się, unosi się ten pył. Bo ja bym dał na sam spód, tak jak teraz jest, to jeszcze jedna cela wyżej by przyszła. Jeszcze jedna cela na 37 przyszłaby w górę. No. Ale mówię, żeby było lepiej. No i też by było, jakby były 3 cele więcej, to by było 15. To jest 30 gołębi. To już jest moim zdaniem przepełnienie. Tak mówię, 24, 22, 26 gołąbków wystarczające. Jesteśmy w gołębniku przy tych starych celach. Tu właśnie, o, to się zapycha. Tu podchody od gołębi i tak dalej, kurz, pył. Trzeba to po prostu wyskrobywać. O. Lepsze są te obrotowe, tak jak mówię, bo się obróci, z góry się tam przeczyści, to coś spadnie. Taką prowizorkę zrobioną. To się tak wiele też nie używa. Nie jest to na co dzień, bo, ale jednak o. Nie mówię, że są złe, bo niektórzy hodowcy mi powiedzą, że mówię głupoty. Ale moim zdaniem, no zobaczymy jak się tam spi. To wszystko będzie wywalone. Tu było 18, ale nigdy nie było tyle gołąbków. Jak było ponad 30, było świat, już było za dużo. Także. No i co jeszcze chciałem pokazać, że za każdym razem
Miałem te lusta plastikowe. Muszę to wszystko wyciągać. O. I zeskrobywać, wkładać. Później znowu wkładać. Tak jeszcze dobrze, że w zimie to nie pękało, że to w miarę elastyczne jest. Ale jest to jednak utrudnienie, wyciąganie, wkładanie. A tak myślę, że tylko szufladka, cyk do wiaderka. Nie wiem, czytałem na internecie, jedni chwalą z tymi rusztami, drudzy nie. To jest to, że można obejrzeć jaki jest kał, bo gołąb po tym nie depta, nie uklepuje. A następny filmik właśnie będzie z montażu, jak będziemy montować te cele. Na dzień dzisiejszy to tyle. Na razie. Pozdrawiam.